Obydwaj panowie skazani, zostali skazani i o tym kiedyś na tej sali już mówiłem w sposób skandaliczny, całkowicie bezprawny za to, że walczyli z korupcją. Ta władza, która jest dzisiaj, nie chce walki z korupcją, bo to jest władza systemu III Rzeczypospolitej, systemu postkomunistycznego, a jednym z fundamentów tego systemu była właśnie korupcja i za to zostali skazani. Mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu, a to ułaskawienie, które w pewnych szczególnych okolicznościach zastosował pan prezydent, jest oczywiście w dalszym ciągu ważne. Mam nadzieję, że kiedyś ludzie, którzy dopuścili się tych nadużyć, staną przed sądem i zostaną z odpowiednią surowością, bo to jest bardzo ciężkie przestępstwo, to czego się dopuścili, ukarani.